twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gaweł. Dziś inauguruję poniekąd swój cykl audycji, kolejny cykl audycji, tym razem twórcze tchnienie, czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Mam ten zaszczyt rozmawiać dziś z panem Antonim Liberą, pisarzem, krytykiem literackim, tłumaczem i reżyserem teatralnym, od lat zajmującym się twórczością Samuela Becketa. Dzień dobry. Witam panią, witam państwa. Skupiamy się tutaj na twórczym tchnieniu. Nie ukrywam, zastanawia mnie, co sprawia, że konkretna osoba postanawia rozpocząć swoją pisarską karierę. Jak to było w pana przypadku? Wie pani, zacznę może od tego, że pisarstwo to nie jest zawód. Znaczy, może być zawodem, ale w tym pierwotnym sensie to nie jest zawód, to jest rodzaj powołania, mówiąc górnolotnie. No ale co to znaczy to powołanie? No, czy chce się poświęcić sztuce, niewątpliwie w tym wypadku sztuce słowa, w sposób bezinteresowny. To jest kluczowe, bo są ludzie, którzy rodzą się ze zdolnościami muzycznymi. Teraz to obserwujemy na konkursie chopinowskim, wspaniałe talenty. Objawia się to bardzo wcześnie u muzyków, mają parę lat, już widać, że oni mają talent. W przypadku sztuki słowa to się tak szybko nie ujawnia, to się ujawnia trochę później. No ale powiedzmy, jeżeli studiujemy biografię Sienkiewicza, bądź bardzo wybitnego pisarza, laureata Nagrody Nobla, no to wiemy, że on już w szkole wyróżniał się, pisał świetne wypracowania, zmyślał na poczekaniu. Więc miał tego rodzaju zdolności. I teraz, jeżeli weźmiemy tego rodzaju zdolności pod uwagę, to we współczesnym świecie możemy zrobić ogromną karierę i finansową, i taką, jak to się mówi, osobistą, że się jest znanym, rozgłos się ma, ale to niekoniecznie jeszcze będzie sztuka. To jeszcze niekoniecznie będzie sztuka. Ci autorzy tak zwanych bestsellerów. Ja nie wiem, czy to są artyści. Czy są ludzie na pewno bardzo uzdolnieni, ale to nie są artyści w tym pierwotnym sensie. Wie pani, to jest po prostu pewien wybór. Jeżeli się stwierdza u siebie jakieś predylekcje, że się coś umie, że to się interesuje, że się dużo czyta, że się ma jakąś tam zdolność posługiwania piórem, to w tym momencie dopiero trzeba wybrać, kim się chce być. Czy się chce być po prostu autorem poczytnych książek, choćby bardzo dobrze zrobionych, nie wyśmiewam tego, tak jak Dumas, czy wielu innych takich pisarzy można by wynaleźć. Albo też jednak wykorzystujemy tę swoją zdolność, żeby zrealizować coś, co się naprawdę chce, czy co jest naszą wręcz obsesją, jak czymś, co nam leży bardzo na sercu. To jest na ogół jakaś emocja, jakiś dramat, jakieś cierpienie. I że jeżeli chcemy to właśnie wyrazić, nie bacząc, czy to nam przyniesie sukces, czy nie. No więc jeżeli tak najogólniej to podzielę, to dla mnie poeta, czy pisarz, artysta słowa, to jest ktoś taki. Na przykład pani wspomniała tutaj, że ja się zajmowałem Becketem przez duży czas życia, przetłumaczyłem prawie wszystko. To był człowiek na przykład, który w ogóle nie udzielał wywiadu, który się nigdy w telewizji nie pokazał, który nie miał ani jednego wieczoru autorskiego, a jego twórczość jednak jest bardzo hermetyczna i prawdę powiedziawszy, że gdyby nie jedna sztuka, to znaczy czekając na Godota, która się przebiła w tym medialnym świecie współczesnym, to nie wiem, czy byśmy tak dobrze go znali, bo jednak Becket jest pisarzem emblematycznym, to jest jakiś symbol XX wieku, to jest jeden z największych pisarzy i taki bardzo rozpoznawalny. Ale jak pani popyta ludzi, którzy nawet będą deklarować, że go bardzo cenią, że wielbią jego teatr, to wątpię, że oni będą mieli pani coś do powiedzenia na jego temat, bo na ogół panuje duża niewiedza. Jest parę tylko takich haseł, czekając na Godota, czekają, nie mogą się doczekać i to na tym koniec jest. No więc niewątpliwie ten człowiek
poświęcił całe życie na to, żeby wyrazić pewne myśli, które są bardzo poważnymi myślami, na granicy myśli, no właśnie, metafizycznej, religijnej, tylko że arebur, to znaczy, że to jest literatura wielkiego zwątpienia. Więc jeszcze tu musi pani dodać coś takiego, no, że jeżeli ma się do powiedzenia smutne prawdy, wcale takie niepokrzepiające, to tym bardziej nie może pani liczyć na wielką publiczność, bo publiczność nie lubi słuchać o rzeczach przykrych, smutnych, tylko chce albo rozrywki, albo sensacji. Wiemy, że zajmuje się pan tłumaczeniem, ale również pańska książka Madame, powieść, została przetłumaczona na 21 języków. Niewątpliwie jest to ogromny sukces. Czy mógłby też pan naszym słuchaczom kilka słów na temat swojego książkowego woluminu przedstawić? Oczywiście, więc trzeba zacząć od tego, że ja nie pisałem tej książki z żadną kalkulacją. Ja tę książkę pisałem dla własnej przyjemności, z myślą raczej tylko o moim pokoleniu, no, te roczniki mniej więcej, z którego ja pochodzę, że to będzie, nazwijmy to, powieść pokoleniowa, bo tam jest dużo opisów tej rzeczywistości ze środka lat 60., no, które odchodzą naturalnie w przeszłość, no więc uznałem, że może warto te różne absurdy tamtej rzeczywistości utrwalić w taki trochę humorystyczny sposób, bo to jest satyryczna w dużej mierze książka. Więc powiadam, ja nie miałem żadnej kalkulacji, ja po prostu to pisałem dla zabawy, może coś więcej niż dla zabawy, a jeszcze był taki dodatkowy pretekst, że ja dostałem bardzo przyjemne stypendium w Stanach Zjednoczonych i tam właśnie, no, miałem takie 3 miesiące, żeby wykorzystać to. No to pomyślałem, no może napiszę. Wtedy w ogóle myślałem, że w te 3 miesiące to ja napiszę całość. Okazało się, że napisałem tam zaledwie początek, no rozbudowany 60 ileś stron. No i wtedy zrozumiałem, że mam materiału na więcej. Więc tak to się zaczęło. Tłumaczę ten pierwszy impuls. Natomiast potem, jak ja już się wdrożyłem i wtedy zacząłem pisać bardzo metodycznie, już tak wolno, wcale nie szybko, ponad 2 lata pisałem to, zobaczyłem, że ja mam tam, jest szansa na powiedzenie czegoś więcej, no niż tylko taka reminiscencja mojej młodości, a zarazem obraz PRL-u z tamtych czasów, właśnie satyryczny, no żeby było trochę śmiesznie i trochę straszno, no bo tam są okropne też rzeczy w tle. Ale wtedy wpadłem na taki pomysł, który właściwie świtał mi od początku, ale wtedy postanowiłem go bardzo wyeksponować, na który właśnie paradoksalnie mało kto zwrócił uwagę, jak się ta książka ukazała. To bardziej zauważono za granicą niż w Polsce, na przykład w Niemczech, w Anglii, w Ameryce. To tam, no mówię o recenzjach, o recepcji, to tam było to zauważone. No a teraz można powiedzieć, i tu muszę złożyć laurkę pani Małgorzacie Judzie Mieloch, która napisała teraz książkę, no, że ona jest pierwszą, można powiedzieć, osobą, pierwszym literaturoznawcą, krytykiem literackim, no, który wyeksponował maksymalnie właśnie tę dominantę tej książki, na której mi tak zależało, a lepiej późno niż wcale. Ale ona jest pierwsza, która to wszystko wyłożyła w tej książce. O co chodzi? Mianowicie, że poza historią miłości tego ucznia do nauczycielki, to jest taki schemat, no i tyle książek jest na ten temat. Poza portretem PRL-u i jakimś rozliczeniem z tym PRL, to tam jest jeszcze najważniejsza dla mnie rzecz. Mianowicie, że tam jest zabawa właśnie z samą literaturą. Mianowicie, że ten mój bohater zostaje wreszcie pisarzem i ten cały tekst, który teraz czytelnik czyta, to nie jest mój tekst, tak nazwijmy to wprost, tylko to jest jego tekst, to jest jego trzecia powieść. Tam jest wymyślony cały fikcyjny świat jego już twórczości literackiej, bo w końcu jak on to pisze, to on ma 35 lat. On nie jest młodzikiem już takim tym. On sam siebie opisuje, jak był młody. Ale gdy on to pisze, to on ma 35 lat i to jest taka już trzecia jego duża książka. No, w momencie, kiedy to zawarte jest pewnym trikiem, no nie będę tu wszystkiego mówił, no to to daje bardzo dużo do myślenia czytelnikowi, czy czytelnik ma w to wierzyć, czy nie. Jeżeli sam narrator przyznaje się, proszę państwa, to nie są moje wspomnienia, to nie jest konwencjonalny jakiś monolog o mojej przeszłości. To jest przeze mnie napisana powieść, którą piszę 17 lat po tych wypadkach. To teraz sobie sami państwo odpowiedzcie, czy macie w to wierzyć, czy macie nie wierzyć. To jest dla mnie bardzo ważne, dlatego że
to jest bardzo nowoczesne. Wie pani, no teraz zrobiło olbrzymią karierę w ciągu ostatnich, ja wiem, 10-15 lat słowo narracja. Tak? Wszyscy mówimy, ten ma swoją narrację, ktoś ma inną narrację, jest walka narracji i tak dalej, i tak dalej. To jest słowo powszechnie używane i wszyscy rozumieją, o co chodzi. Otóż to jest problematyzowanie pojęcia narracji. Że opowieść to nie jest rzeczywistość. Opowieść to jest opowieść. I to jest, można powiedzieć, dominantą całej tej mojej książki. I dopiero pani Małgorzata na to pierwsza, znaczy nie pierwsza, bo były wcześniej, ale to nie było dostatecznie wyeksponowane. A ona doskonale to wyeksponowała. Wiemy doskonale, że nasze słowa mają ogromną moc. I też pisał o tym Ludwig Wittgenstein, że granice mojego języka oznaczają granice mojego świata. Również w Madame pojawia się taki rozdział zatytułowany na początku było słowo. Chciałabym zapytać, jak pan się odnosi właśnie do tej płaszczyzny? Poniekąd już odpowiedziałem na to, no tyle, że nie użyłem słowa słowo, tylko słowo narracja. Oczywiście, że ten rozdział, który tam zaraz na początku się pojawia, na początku było słowo, oczywiście to jest trochę żartobliwie, no bo tamto to jest hymn świętego Jana na sam początku Ewangelii, no to tego, no to jest trochę żartobliwie, parodystycznie użyte. Ale o co chodzi? No właśnie chodzi o to, że ten młody człowiek, ten bohater, który z czasem stanie się pisarzem, on rozumie, że od słowa wszystko zależy. Znaczy, jak ja opowiem swoje życie, to takie życie będzie. To nie, wie pani, nie ma jakiejś obiektywnej prawdy. Oczywiście obiektywna prawda istnieje teoretycznie. Znaczy, jakieś oko opatrzności wie, jaka jest prawda. Ale my tu w ludzkim świecie przerzucamy się różnymi prawdami. Często to jest w dobrej wierze, a często to jest w złej wierze, że ja po prostu robię mistyfikację, opowiadam niestworzone rzeczy, ale tak silnie o tym opowiadam, że ludzie w to wierzą. Tacy ludzie nazywani są właśnie farmazonami, Amazonami, Blagierami, Szeherezadami, no jakieś takie wymyślone nieprzezwiska. Oczywiście, no ten mój bohater, tylko jeszcze na małą skalę, bo on jest uczniem wtedy, no rozumie, że on tej kobiety nie zdobędzie. Jedyny środek jakiegoś tam zbliżenia, no czy takiego no, dotknięcia jej z daleka, to jest przez słowo. To znaczy, że ją, on ją omota słowami i omotawszy słowami, no coś może z tego będzie. No i to się spełniło, bo właśnie dzięki jego elokwencji, dzięki jego pomysłowości, no dzięki temu, że to słowo dla niego tyle znaczy, no to w jakiejś mierze ona wreszcie na niego zwróciła uwagę. No, ona cały czas kryła się z tym, nie chciała robić żadnej sensacji, ale to wychodzi na samym końcu, no, kiedy ona go bardzo wyróżnia, no, zaprasza go na taki spacer tajemniczy, on nie wie, czy ona go uwodzi, czy coś, ale ona mu wtedy ważną rzecz mówi, potem już jak wyjechała z kraju, przysyła mu to pióro, no więc jest olbrzymi gest przyjazny, czy nawet więcej niż przyjazny, tajemniczy, no. A to wynika z tego, że słono. On postawił na słowo, to dostał od niej pióro, żeby dalej pisał. Drodzy słuchacze, doskonale chyba po tym, co zostało powiedziane, zdajemy sobie sprawę z tego, że słowa mają ogromną moc. Wielokrotnie słyszy się takie słowa, opinie na temat tego, że tłumacz staje się poniekąd współautorem. Z takiej perspektywy myślę, że na was, tłumaczach, spoczywa olbrzymia odpowiedzialność. No tak, to jest temat rzeka, proszę pani, to nie odpowiem krótko. No wiadomo, że tłumaczenie można rozumieć co najmniej w dwojaki sposób. No, albo, że to prymarne tłumaczenie, filologiczne tłumaczenie, no po prostu, że trzeba zobaczyć, co ten inny autor, no po prostu przetłumaczyć tak, jak robi to tłumacz na jakiejś konferencji. No, to jest kwestia jakby zrozumienia tekstu. Ale teraz, jeżeli mamy do czynienia z wielką sztuką, bo wie pani, też trzeba rozróżnić, jeżeli tłumaczymy taką literaturę popularną, no te wszystkie właśnie bestsellery, to wszystko, co się tu ukazuje, no to jest zawodowa sprawa. No, trzeba oczywiście dobrze pisać po polsku, trzeba dobrze znać tamten język, a i tyle. Ale jeżeli zabieramy się za klasykę, ja rozumiem, że pani mnie pyta, bo ja głównie tłumaczę klasykę, no, tłumaczyłem Sofoklesa, Racina, teraz Szekspira, jeszcze Hölderlina, no nie mówiąc o Beckecie, no, który też jest klasykiem współczesności.
to jest wtedy co innego. Zwłaszcza jeżeli ma pani za sobą jakąś olbrzymią przeszłość, bo Szekspir ma kolosalną przeszłość. No, z pokolenia na pokolenia są nowe tłumaczenia. Z czego to się bierze? To odpowiedź jest prosta. Szekspir, a także Sofokles, nawet Sofokles, 2,5 tysiąca lat temu, to byli wielcy pisarze, wielcy poeci, ale którzy pisali dla ludu. Dla ludu często niepiśmiennego lub takiego dosyć mało okrzesanego, mało wykształconego, i oni go doskonale rozumieli. Starożytni Grecy rozumieli doskonale Sofoklesa, przecież jak to było wystawiane, to przychodził lud do teatru. No i to samo z Szekspirem 400 lat temu mniej więcej. Więc jeżeli relacja między autorem a publicznością była absolutnie transparentne, jak to się dziś mówi, no, że było całkowite, oni by nigdy nie umieli ani tego powiedzieć, ani tak napisać, ale oni rozumieli. No to główna rzecz polega na tym, żeby zrobić taki odpowiednik tego tekstu, żeby ta relacja obecnie była taka sama. A wielokrotnie, zwłaszcza w przypadku Sofoklesa w Polsce, że pokutowała taka wersja z młodopolska, bo wtedy to zaczęli to w ogóle tak tłumaczyć. A wtedy Polska, znaczy polszczyzna była trochę no, zdziwaczała, doznała tej aberracji młodopolskiej i tak dalej. I że to brzmiało potwornie sztucznie, no, że w ogóle nie można było nawet zrozumieć. No i teraz cała sztuka polega na tym, żeby nie stracić sensu, nie epatować za bardzo współczesnością czy nowoczesnością, stworzyć wysoki język polski i taki, żeby to było absolutnie komunikatywne, a zarazem, no i to jest ta trudność główna, no żeby to było w ryzach wiersza, no, no bo to jest wierszem wszystko, i Sofokles, i Szekspir, no więc trzeba umieć pisać wiersze. No i tutaj już wchodzą w grę technikalia, o których nie będę się tu rozwodził, ale generalnie chodzi o to, żeby stworzyć wysoki ton we współczesnej polszczyźnie. A o to jest trudno, bo nie ma się na czym wzorować, bo sami widzimy, no jak pójdziemy na uniwersytet, no to jest żargon jakiś specjalistyczny, okropnie mówią. Dawniej akademia była punktem odniesienia. Potem no, był dwór, królewski dwór dawał pewną miarę. No to teraz jak zobaczymy na władzę, no to ręce opadają, jak oni mówią, tak? No i co jeszcze? No i były klasztory. No to oni mówią jakąś swoją mową, to też nie jest, więc mnie tutaj taką pewną wskazówkę dał Miłosz, no, który sam był bardzo wybitnym tłumaczem, bardzo wiele przetłumaczył. I on mówi, w tej chwili laboratorium polszczyzny jest właśnie w literaturze. Nie trzeba się wzorować na jakimś języku zewnętrznym, tylko właśnie no, zostaliśmy sami w laboratorium literatury i teraz my musimy, że tak powiem, proponować to. I podobnie postępował Barańczak, który bardzo dobrze tłumaczył Szekspira. Zostały tutaj wspomniane nazwiska, Szekspir między innymi, także sam Beckett. Zajmuje się pan również reżyserią teatralną. Czy też takim sposobem na wyrażenie swojego autorstwa jest kreowanie życia tego na scenie teatralnej, na deskach teatru? No, ja mam do tego bardzo konserwatywne podejście, takie jak w muzyce, bo trochę mam wykształcenia muzycznego i tego nauczyli mnie w szkole muzycznej, że jak przychodzi dyrygent do orkiestry, to on po prostu ma partyturę i on wykonuje partyturę. I ja uważam, że tak jest, to samo zadanie stoi przed reżyserem teatralnym. W tej chwili to jest kompletnie rozwalone. No pani widzi, co się dzieje w teatrze. Reżyser zaczyna od tego, że wszystko wyrzuca, miesza, dopisuje, robi kompilacje i dopiero to jest jego dzieło. No to jest absolutna uzurpacja, to jest, ja tego absolutnie nie toleruję, wyśmiewam to. To na ogół wynika z nieuctwa, z braku talentu i tak dalej. Dobry reżyser to jest reżyser, który rozumie tekst i umie poprowadzić aktorów i wydobyć ten tekst na scenie. Po prostu odtworzyć to, co autor chciał. A zwłaszcza taki autor jak Beckett, który miał absolutnie skończoną wizję. Bo są pisarze, nie wiem, chociażby jak Gombrowicz, który sam napisał w przedmowie do Ślubu, że on oczekuje na współpracę reżysera, żeby reżyser rozwinął różne tam pomysły, idee. Znaczy on oczekiwał na takie rozwinięcie, nie manipulacje, nie zmiany. A Beckett i podobnie jak u nas Mrożek, oni mieli bardzo ścisłą wizję swojego teatru, pisali bardzo precyzyjne didaskalia, oni to widzieli, no to byli wizjonerzy. No to trzeba po prostu się w to wmyśleć i umieć to potem wystawić. I wszystkie moje inscenizacje są tego rodzaju.
Dochodzi zresztą, wie pani, jeśli chodzi o Becketa, no doszło tutaj parę lat temu do bardzo przykrej sytuacji, że właśnie w Łodzi chcieli zrobić Czekając na Godota, zaczęli dopisywać teksty. Zostali ostrzeżeni nie przeze mnie, bo to szło w moim tłumaczeniu. Ja wyraziłem zgodę oczywiście, bo po to tłumaczę, no, żeby to wykonywano. Ale ostrzegł ich Zaiks, znaczy ten, który pilnuje tego wszystkiego. Mówi tylko proszę, to jest specyficzny autor, który wymaga dyscypliny. Absolutnie o dopisywaniu nie ma mowy. Skróty muszą być konsultowane, a jakieś takie ekstraordynaryjne pomysły na scenie też powinny być tego. Oni wszystko potakiwali, bo chcieli wystawić. Doszło do próby generalnej. Przyjechał urzędnik z Zaiksu. Urzędnik, to nawet nie jest żaden artysta. No, patrzy, mówi, nie, my tego nie możemy puścić, bo my odpowiadamy przed spadkobiercami, przed agentem tam. To nie jest ta sztuka. No to wtedy oni do mnie, żebym ja ich ratował. No ja powiedziałem, no ja ostrzegałem, mówiłem, zróbcie to. I to i upadło. Nie, znaczy wydali dużo pieniędzy, napracowali się, bo to jest tego. I nie doszło do premiery. Więc tak to czasem wygląda. Kończąc naszą rozmowę, wiele osób być może nosi się z takim zamiarem, by rozpocząć swoją karierę pisarską. Czy są jakieś takie wskazówki, które można by było tutaj polecić, jakoś wskazać czy ukierunkować? Jak zostać autorem? Mnie się wydaje, dosyć obszernie odpowiedziałem pani na samym początku. To zależy od tego, co kto chce. No, jeżeli ktoś chce być, powiedzmy, pisarskim celebrytą, no to wiadomo, no to nie ma co mu radzić. Wiadomo, jak to się robi. No, bierze się ekstrawaganckie, modne tematy, wulgaryzmy są mile widziane, jakieś takie. A jeżeli ktoś chce być, powiadam, celebrytą, natomiast jeżeli ktoś naprawdę ma coś do powiedzenia, czy coś kogoś wierci, że tak powiem, mamy jakąś sprawę z życiem, ze światem, to na ogół dramatyczna rzecz jest, to nie jest wcale wesołe. No to wtedy no, inaczej on postępuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Twórcze tchnienie. Czyli kilka słów o tym, jak zostać autorem. Audycja Karoliny Gadeł.